Ja i powiedzcie, czy słychać mnie? Czy napiszcie może? Ja Dzień słucham. dobry wszystkim. Witam. W końcu udało mi się dotrzeć. No w końcu. Nie wiem, czy to kurde ujdzie, bo tu internet mam słaby i no nie mogę nawet Zoomów brać. No właśnie próbowałem na ten pierwszy link, ale też właśnie mi nie dało rady. Dopiero weszłem na ten drugi. Uciągło i zobaczymy, może się rozkręci. Nagrywanie włączone. Jest nagrywanie włączone. Mamy 10 minut. Zobaczymy, co tu się dzieje. USD czy HF, czy Ustogos, nie? Mamy Eurofund, który idzie w naszym kierunku. Myślę, że dopiero rozpoczął akcję. 6 Jola. Jola nie może mówić. Później ODJPY, który wyszczelił. Nie wiem, kto jeszcze go ma. Ja go cały czas go trzymie. Dwadzieścia pipsów. Kada trzymie cały czas. On zrobił jakiś retest tu. Ale widzę pro. Rozrostowo 50 pipsów i NZD nareszcie rusza. Zobaczmy na kalendarz, co dzisiaj mamy. Ogólnie spokój. Ogólnie spokój. Dobra, przejdźmy do naszych tych, co mam zaznaczone. Do obserwacji euro. Euro AUD. I co tu widzicie, Marcin? Albo Jola, napisz. Nie, takie mam wrażenie, aby to się teraz miało ku wzrostowi. No my chcieliśmy właśnie te wzrosty, chcieliśmy cały czas te wzrosty. Mamy alarm do góry i wejść na korekcję, ale zobaczcie, ono cały czas siedzi, ta cena pod 7,9, nie może jej przebić, nie? Prawdopodobnie tu jest mocny opór. A jeżeli utrzymuje się poniżej 7,9, no to znaczy, że no czekają nas spadki, nie? I zobaczcie, gdzie jest cena. Doszła do krańca Bollingera górnego, nie? A zobaczcie na RSI. Nawet w kanale nie ma, nie? Dla mnie to jest impuls. I teraz ta korekta jest, nie? Kurczę. I chciałbym, ja to widziałem właśnie ten impuls, zobaczcie. To jest ten impuls. I właśnie korektę tutaj pod 50, nie? I zaatakować na tego sela. Ale tu się, no nie może przebić, nie? Tak, zobaczymy zaraz, co tu się stanie. Cześć Grzegorz. Euro CHF. Idzie cały czas w dół. I zobaczcie, kurde, tu kiedy to się stało? W nocy. Mieliśmy tu alarm, nie? Że jak dojdzie tu cena, no to my wchodzimy na sela, nie? Czyli nie, to było parę 15. No to ja byłem w trasie 11, ja byłem w trasie, nie widziałem tego. Kurczę. I zobaczcie, jaki ruch na 60 pipsów. Cofnę, żeby to lepiej wam pokazać. Jola, pamiętasz, co ten?
Pamiętasz, co mówiłem? Że mierzymy ten impuls i czekamy, tutaj mieliśmy alarm, nie? I mówię, jak się utrzyma cena pod, to wchodzimy na sela, jak na, to no, baja, nie? I zobaczcie, co zrobiło. Ale co zrobiło bez nas, oczywiście. Szkoda, że nikt tego nie obserwował, by mógł dać znać. Widzicie, jak to poszło? Ja to zobaczę, jak to można było rozrysować na niższych interwałach. To jest czwórka, a na dniowym jak wyglądało? O, zobaczcie na dniowym. Te malunki. Kasuje. I to tu widzicie, jaką różnicę. Bo wam tu pokazywałem dywergencję. Zobaczcie, dywergencja doszła cena do góry 4 godzin. I zobaczcie, cena doszła do 44, koniec Bollingera, a tutaj do połowy nawet nie. No uciekło, trudno. No i takie sytuacje będą na rynku, nie? Że no. Że ten, że gdzieś tam je zaobserwujemy. No szkoda, byście mieli u siebie na tym, no u siebie analizę, no by to ktoś napisał. Tomek, słuchaj, euro CHF doszło, zobacz to, nie? To bym zobaczył na telefon, nie? Ale ja no wczoraj, no niemożliwe to było, żeby na bieżąco był z rynkiem. No trudno. Dobra, to już mogę wykasować, bo USD CAD. Nic się nie wydarzyło. My czekamy na retest, tutaj do 50 mamy alarm ustawiony, czekamy. Punkt AUD, o, proszę. I co mamy? To widać. Marcin, widzisz coś? Robi korektę, dokładnie. Zobaczcie. Zrobiło tą korektę. 44. Bollinger. Ja może go zaznaczę inaczej, żeby on był. Może czarny? Może będzie lepiej widać, nie? Zobaczcie. Kraniec Bollingera. A tutaj do połowy nawet nie doszło. O, może tak zaznaczę, będzie łatwiej. Pięknie. No i to jest gotowe. Moim zdaniem to już możemy iść na sel, nie? To się ze mną zgadza, czy nie zgadza? No może nie dojść. Może nie dojść, wiesz? Ale poczekamy. Dzisiaj będę to obserwował. GBB CHF. No i tu też nam uciekło, zobaczcie. Mieliśmy ten impuls. Nie, my tu czekaliśmy. Cześć wam.
6, 6, korek, doszło do 38. Doszło do 38. Właśnie nam alarm tutaj bije na tym. Okay. Wróćmy do tego Euroaudio, bo mu się podoba. Co to było? Live chart? Darek, co mówisz na ten Euroaudio? Podoba ci się czy nie? To jest ile to jest? To jest 4 godziny. 4 godziny. No tu już słabnie, widać, że słabnie. Nie zatrzymuje się. No, no trzeba by na impuls czekać. No poszedł impuls, zobacz. Impuls i korekta i nie może przebić 4,9. Siedzi pole. A ja mówiłem, że jeśli cena długo się utrzymuje pod 7,9, to mam, zobacz, nie mam knopów, to nie dojdzie wyżej. Prawdopodobnie tam 70% że oni pilą sela, nie? No, to no to tak może być. No mamy tu jeszcze. Poczekaj sekundkę jeszcze. No i RSI też tam dołem ciągnie, nie? Tak, tak, ciągnie dołem. I jeszcze tu mamy, to mamy parę. I którą tu jeszcze mieliśmy? O. I fund out. Dobra, zróbmy inaczej. Ja zmierzę ten impuls może. Zobaczcie, ten impuls. Jest, jak wam się podoba? Ten po prostu zmierzyłem. Dobra, wchodzimy na GWP Auto. No tutaj. Nie ma na to czekać. Taki sal, nie? Tak. Ok, mamy to. Powiedz mi wasze wejście. A pokaż mi to proszę na pół godziny jeszcze. Pół godziny, proszę cię. Widzisz? Też widać, że słabnie, nie? Mhm. Dobra. Powiedzcie mi wasze wejście. Tutaj Jola napisała 1.87016. Ok, dzięki Jola. A zrobiłem 51. Ten poziom tu podoba wam pokażę. Tu mamy jakiś No i tam. to jest z dniowego, nie? Okej. Okay.
Już daję wytyczne. Nie skopiowałem, nie podleczyłem. Osiemset siedemdziesiąt jeden, 75, sorry, 37. Take profit. Cześć. Siema, siema, Bogusia. 1,8. Wiesz co, umówimy się po weekendzie, poniedziałek na ten, na tego Zooma? Może być? Niż o mnie? No, tak? 8,9,6,4. Może być? Poniedziałek. No. Mam na rano. Przed 19, przed Zoomem? No. Poczekaj, wiesz co? Dobry pomysł. Napiszesz mi jeszcze dokładnie? No. Dobra. Dobrze. Jak humor? No Poprawiłaś się? trochę lepiej. Chyba lepiej trochę. Dobrze, dobrze. Okej, okay, mamy to. Dzięki. Euro AUD, tak, wiesz co? Euro AUD, tak. Racja. Euro AUD. Tu jest poniżej 7,9 i tutaj jak zrobię sobie z tego impuls. Tutaj, dobra, był tutaj impuls. To jest 50. To jest 50. Dobra, kto może euro AUD też na cel? Ale kto może, nie? Okej, okay, dajcie mi wasze wejście. No, ktoś tam, Bogucia? Darek? Ja nie wiem. A ty nie wchodziłaś w pozycję, jeszcze nie grasz. Mm-mm. Okej. Dobra, to jadę swoje. Euro AUD. 497. Zobaczę tutaj, gdzie musi. O, tutaj cena często reagowała. Już daję na stronę. Pięćset osiemnaście.
96. Pięćset sześćdziesiąt siedem. Trzydzieści sześć. Dobra, to by było na tyle dzisiaj o 19, no, a nie dzisiaj piątek. Napiszcie, czy chcecie, czy tam macie już weekend. Ok. Okej, okay. A wejdźcie jeszcze proszę na ten dolar do franka. Ale do franka euro, nic. Ale co, euro do franka? Nie, dolar, USDCHF. USDCHF już. I powiedz mi, jak ci się to widzi? No korekcja, czekamy. Poszedł impuls, patrz, była. Jakaś konsolidacja, wybicie. Zmierz sobie tak. Zmierz sobie ten impuls. Alarm. Alarm na 50 cent. Alarm na 50, jak tam wartość jest na 50? Przecięcie w górę, już ci mówię. Na 50 masz 460 końcówka. No i czekaj, nie śpisz, nie? Bo zobacz, jaki był impuls, nie? Bo też zobacz, bo patrzyłem, wiesz dlaczego pytam, bo patrzyłem na długoterminowo i zobacz, że on cały czas tak, jak wejdziesz na dzienny. No. No trend spadkowy, tak. No. Trend spadkowy. No dobra, no poszła korekta, poszła ten, czekaj, właśnie poszedł impuls, czekaj na korektę. Bo taka świeża poszła, nie? To właśnie o tą świecę mi chodziło, nie? No i teraz czekać na korektę. Może sobie z dniowego tą świecę zmierzyć, nie? I czekać na 50. Czekaj, no. Jakieś pytania? Zobacz jeszcze KJP i Grek, bo widzę, że chyba jen się umacnia, bo wszystkie waluty z jenem idą do góry. Idą, bo mam. No ja to cały czas trzymię, nie? Już było. Fajnie, poszła korekta. Ale na wejście już za późno. Ja tu w poniedziałek wchodziłem, nie w to. No wiadomo, już pociąg odjechał, to nie ma co w biegu skakiwać. Tak, tak. No tutaj, no, jak była ta korekta, było wejście prawdopodobnie. No. Dobra, to Ale, no, no. Ale trend jest wzrostowy. Tak, dlatego wchodziliśmy. Dobrze, to. Dobrze widziałeś, no trend wzrostowy. No. No mówię, cały czas trzymał. Ten AUD już mi tam zrobił po 20 pipsów, nie? Czyli praktycznie tamte cztery, co z Tobosa dostaliśmy, no to te trzy odrobiły już stratę, nie? W sumie ta jedna nawet. Sto trzydzieści pipsów. Jedna pozycja. A jak tamte się rozpędzą, to może być więcej. To ładnie.
A tak jak mówię, ja to mam, trzymam, nie? Dobra, to dzięki Wam za obecność i widzimy się wieczorem, jak chcecie, bo dzisiaj wiadomo, piątek, weekend, nic się nie będzie działo za dużo, nie? Ale możemy sobie coś tam porobić. Dobra. No, trzymajcie się, dobrego. No, na razie. No, to dzięki, na razie. Hej, pa.